Witam wszystkich z tej strony, Przyczajony Lemur w kolejnym odcinku Gry Rzeczpospolitą w Mają Antaxis 2.02. W ostatnim odcinku podbiliśmy trochę ziem od Moskwy, te prowincje i te prowincje. Przez przypadek zgodziłem się oddać Cesarstwu Rzymskiemu prowincję Barwaldu. Po prostu nie to kliknąłem, co chciałem. A poza tym sporo inwestowaliśmy w infrastrukturę w miastach, jeny, jak i polski trudny język. No i działamy sobie misjonarzami trochę w międzyczasie. Wcześniej to tak nie wyglądało. Mam nowy patch właśnie, ale nie było wspomniana zmiana tego interfejsu. Chyba, że wcześniej to było, a jakoś się zwróciłem uwagę, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że dopiero teraz coś pojawiło. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie ewentualnie. Serio. Ale ładnie, działa jak należy. Pamiętam, że z tym poprzednim interfejsem musiałem patrzeć gdzieś obok, że tak powiem, żeby ogarniać, co się dzieje. Teraz jest to ładne i czytelne i działa jak należy. Ciekawe, czy coś jeszcze zmienili. Czy coś w estate'ach? Chyba nie. No, zarabiamy 50 dukatów miesięcznie. Inwestowałem ostatnio w Lwów, tak, budujemy Radę Miasta, okej. To jeszcze Sambię chciałbym rozbudować na pewno. Okej. Czym ją tu rozbudować? Też handlem? Wolałbym nie, bo chcę, żeby Gdańsk miał więcej trade poweru. Może uniwersytet. Uniwersytety zawsze spoko. Chyba tutaj się trochę interfejs zmienił. Ten guzik jest jakoś przesunięty. No. Dobra, kolejna idea ekonomiczna. Trochę by mi to zmniejszyło koszt budowy tego uniwersytetu, ale to jest 5% względem ceny podstawowej, a już mam zwiększone o 180, więc to by naprawdę tak spadło tylko do 175, to nie jest aż taka duża zmiana. Ogólnie to mnie właśnie trochę irytują, te bardzo duże koszty budowy, z którymi naprawdę nie można nic zrobić, bo to 5% to jest nic. Według mnie na przykład dobrym pomysłem byłoby zrobienie czegoś takiego, że im jest więcej populacji w mieście, tym dalsza budowa jest tańsza, tak? No bo miasto jest większe, zajmuje większy obszar, więc łatwiej jest budować. Nie potrzebujemy pieniędzy stabilności, ale to się w ogóle nie przyda, więc próbujemy stabilność. Mamy 112 punktów w tej chwili. 162, no okej. Zawsze miło dostać stabilność. Może naszą flotę trochę rozbudujemy. Dobra, dodajmy tutaj dwa lekkie statki. Też mi się to tam nie opłaca, ale tak dla pokazu. No więc teraz tak, w Wolgaście. Nie, to jest Werle. Bo na Szczecin chyba nie, co? No wy byliście ich wasalem chyba. Nie? Okej, okay, to na was już chyba nie potrzebuję. A nie, na kamień chciałem tutaj zrobić. Okej, okay, dobra, to ma sens. Więc od was możemy już wrócić. W Wolgaście mamy za małą siatkę szpiegowską. I zobaczmy, czy zgodzą się oddać te prowincje. Nie. Chwila, czemu? Na pewno będę miał możliwość zgarnięcia tej prowincji. Minus 13 za to, że niedawno się zgodzili oddać prowincję. To było za tą prowincję jeszcze, którą już utraciłem. Obawiam się, że nie uda mi się uzyskać obu wymuszaniem. Chyba
Będę musiał powalczyć trochę z cesarstwem. Do tego na pewno większą armię będę potrzebował. Mamy sporo manpowera. Jak tam nasza populacja chłopów w Warszawie? 11 nadal. Grawitacja 115, znaczy saturacja. Urban Gravity 32. To całkiem ładnie. Duże centrum produkcji mamy. Gdzie mamy największe miasto na kontynencie teraz w ogóle? Zdecydowanie nie Konstantynopol. Neapol pamiętam ostatnio walczył. Tylko ma regionalne. Chyba coś tutaj. Ty masz subkontynentalne. Ograniczony handel? Flagi żadnej nie ma już. Paryż. Paryż. 46 populacji. To jest 460 tysięcy ludzi. Okej. To jest spoko, że jezuici mi konwertują prowincję, jak leci właściwie. Ja też w Wilnie chciałbym wybudować miasto i w Kijowie. Co się stało z naszą edukacją? Wskoczyła na wyższy poziom, bo piątego na pewno nie mieliśmy wcześniej. Okej. Zaczniemy od Kijowa, myślę. Z mało populacji mamy, okej. W sumie i tu może będzie nas stać. Trochę mało zostanie w zapasie hajsu, ale dobra. No. Nie wiem, czy w tym odcinku wybierzemy się na jakąś wojnę z Moskwą. Pokój kończy się za 5 lat. Na pewno chcę te prowincje. Też. Tu zrobimy claima. I się zastanawiałem, czy chcę pójść trochę jeszcze bardziej na wschód. Jakoś tutaj zgarnąć ziemię. I tutaj dane też zająć. Nie, myślę, że zajmę się teraz Estonią, Liwonią, Inflantami, jakkolwiek to nazywać. To się przyda. 52, było 53, 54. Zobaczymy, czy się zmieni jeszcze bardziej jakoś. 5305, ale to jeszcze nie minął miesiąc. To jeszcze trade efficiency podejrzewam się nie zaktualizowało. Nie. Jednak nie zarabiamy więcej. To mnie kosztuje 2,30 miesięcznie, ale w punkcie dyplomacji zawsze się przyda. Stan papieski by zatrudnił kondottieri, nie dzięki. Inwestujemy trochę w naszą armię, znowu tylko w piechotę. Ale ja chcę mieć piechotę. Jaki wynosi nasz play limit? Nie naprawdę cienki. 17, 15. 15 to powiedziałbym, że minimum na naszych ziemiach. Ale to ja więcej potrzebuję w pierwszej linii. Więc... Chodzi na to, że taka w pełni działająca pojedyncza armia powinna mieć minimum 20 piechoty albo 18 piechoty, 4 kawalerii i ile mnie stać artylerii. Bo na pewno nie stać mnie, żeby była cała tylna linia artylerii. Dobra, dajmy 18 i 4 kawalerii. Czyli potrzebuję w tej chwili, żeby mieć dwie takie samodzielne armie, 36 piechoty.
Zaś mi w tej chwili na wybudowanie 10. O, hajsu by mi zostało, dobudujemy 5 na razie. Macie autonomię, oczywiście nie chcemy dawać unrestu. W sumie to. Żeby było korzyście. Gildia kupiecka w Cytate Alba. To ja zacząłem budowę? Nie. Zdecydowanie nie. Za szybko to idzie, ale dobrze, dobrze. To jest dobre miejsce bardzo. Już kontrolują mieszczanie. Tutaj też, ale... Szczegóły. Dobra, jakie nam pozostały idee tutaj w ekonomii? Redukcja inflacji, bonus do produkcji, zmniejszenie oprocentowania przy pożyczkach, production efficiency będzie świetne i redukcja inflacji też się bardzo przyda, bo mamy 14% ponad teraz. Nie za wiele z tym robiłem nawet zresztą. Także podejrzewam, że jeżeli chodzi o ideę o tych ekonomicznych, wezmę handlowe, żeby korzystać z tych ziem na wschodzie. A potem nawet, szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Ciągle myślę. Myślę, że przydałoby się wziąć administracyjne. To mnie odblokuje Empire, Global Empire Expansion. To też są ciekawe bonusy. Empire chyba ma nawet roczny stały przyrost centralizacji, o ile się nie mylę. Bo coś miało. Coś to miało. Chyba, że pomieszałem podstawową wersję Europki z absolutyzmem, że rośnie sobie. Proszę, hajsy. Technologia dyplomatyczna. No i jesteśmy na czasie z wszystkimi technologiami, zaraz to się zmieni. Ale dobra. 770 dukatów. Miło, miło. Dobra, na pewno będę potrzebował więcej kawalerii, więc trochę dobudujmy. Okej. Okay. Dobra, ja może przestanę wysyłać. Co? 5 misjonarzy mam. What? 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 Dobra. To jednak... Może popatrzmy tak. Convert Heretics Peacefully mamy. Nie? A czemu to nie? Teolog, inkwizytor, wysoka pobożność albo inkwizycja państwowa. Nie, zostawimy sobie tego kolegę. Ale chciałbym się zacząć pozbywać powoli tych mniejszości różnych. Dobra. Ciągle zapominam, żeby zmienić te koszty. Tutaj powinno być 120, a z 5 na 6 powinno być 144 koszt. Dobra, szczegóły. Nie lubię, jak jest taka mała różnica wiekowa pomiędzy władcą a następcą. Wtedy on może zginąć zaraz po władcy, jeżeli władca dożyje późnego wieku, na przykład dożyje 60, wstąpi na tron 50-latek i zaraz umrze. Kwestia, czy ty masz jakieś znaczne sojusze? Tylko ze Szkocją, to ja mam was gdzieś właściwie. Kolejna idea. Okej. O, kolejne dwa state'y sobie odblokowałem właśnie. Nie. Wcześniej to było? O jeny, tak, dobra, przecież ja odblokowałem ideę administracyjną, a nie technologię. Dobra.
Oddacie to już? Okay. Titan War. Tak, świetnie. Dzięki. Dobra. I możemy zakreować, bo Martial Law teraz oczywiście. Dumny władca, zaraz będzie kolejna cecha. Wie. O tobie żadnych danych nie ma. Kiedyś ty się urodził. Ale wygląda jakby byli na równi. Może masz tutaj trochę większą przestrzeń. Okej. Okay. 1300 dukatów jeny, prawie. Jeny. Co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi? W Lwowie można by coś zbudować. Że przydałoby się tutaj produkcję ulepszyć. Więc jeszcze trochę pooszczędzamy. A Poznań 18, tu masz już trzeci poziom budynku produkcyjnego. Prawie Lwowie ulepszymy produkcję w takim razie. Era absolutyzmu. W moim taksys to za wiele raczej nie zmienia. Centralizacja istnieje od początku. Możliwe, że używają tego, żeby sobie tam jakoś kontrolować, co się może wydarzyć, a co nie. Nic ciekawego? Nie. Jak się mają nasze estate'y? Plachtą ostatnio się podnosiła lojalność. Miło. Mieszczanie mają dla mnie coś fajnego. Niekoniecznie. Magnataria. Manpower nie jest potrzebny. To by się mogło przydać. Dobra. Ale wam coś damy, żeby podbić trochę lojalność od razu. Macie ten prestiż. Coś mi wyskoczyło, co miało w sobie morale armii. Ja tu kliknąłem odruchowo, nawet nie zwróciłem uwagi. O, chwila, czwarty poziom rozwinięcia. A, to było chyba... O naszym władcy, tu mamy coś o naszym następcy teraz. Dobra, poczekaj. Metalwork oczywiście w nowym sączu. Wcześniej to nie było pokolorowane. Nowy sącz? Serio? Aż tak tutaj to awansowało? Tylko dwie populacje? Okej, okay, nie no, bierzemy Metalwork oczywiście. No w sumie mają blisko centrum produkcyjne. Centrum produkcji. Czyli tak, nasz pierwszy władca jest odważny. Więc zrobi z siebie dowódcę wojskowego. A następca jest mściwy. Okej. Dobra, wyślemy naszych misjonarzy. Dobra, możemy tutaj chyba zrobić claima, okej. Okay. Przecinie. Rycy, tutaj, dobra, możemy zrobić claima, okej. Okay. Co tu mi, nie będziesz potrzebny? Ty jesteś w Szwecji, zostajesz, Moskwa zostaje. Ralsund Wolgast już nie jest potrzebny, okej. Okay. Zróbmy sobie wybochemii, bo z nimi prędzej czy później będę walczył. I...
A jesteście w trakcie wojny. Boicie się mnie? Nie. Że te obszary też chcę zgarnąć, tak myślę. Ja zrobię sobie tutaj claima na Briańsk. Tutaj na ole populacji chłopów. Na Kursk. Tylko najpierw musimy oczywiście siatkę szpiegowską. Okej. Okay. Dobra, to aktualizacja. Co chcemy? Chcemy to, to. To, to. To, to, to. To jest ładne. To niekoniecznie, ale to znowu. Nie chcę aż tak się wbijać tutaj. Myślę, że to ma sens. Okej, okay, dobra. Wróciliśmy do radcę administracyjnego. Age czy albo Master of Mint. Master of Minta sobie weźmiemy. Pomoże nam trochę z inflacją. Oslacki. Whatever. Nie korujemy cię jeszcze. Targard. Unrest. Pora unrestu. Ty masz Pomeranian Separatists. Za 12 lat by się odpaliło, to unrest raczej zdąży spaść. Lawfur Territory jest na 9 lat. Okej. Okay. Terytorialnych korów na razie nie korujemy w pełni. Aż silnego claima to będziemy nic tam sobie robić. Dochody trochę spadły ostatnio. Ja powiększyłem armię, czy coś jeszcze się wydarzyło, co mogło wpłynąć na moje dochody. To było chyba 11 dukatów, to 3, a dochody... A, zmiana doradcy. To mogło robić aż różnicę 5 dukatów, wątpię. Nie, bardzo mi to pasuje, Stanisław Bikoms Rutenian. Co? Nie, nasz następca miałby zostać ruteński. Dmitrij Rajewski opuszcza. Dobra. No to weźmy sobie Hajdżadża. Zmniejszanie autonomii też spoko. Ojej, 1930 dukatów. Dobra. Co mieliśmy budować? Produkcję we Lwowie. Okej. Okay. I rozbudujmy dalej Gdańsk, albo poczekajmy na możliwość zbudowania gildii. Jaki mam bonus od fortów? 16% tylko. W ogóle forty mam ciągle bardzo słabe. Który jest poziom fortów już dostępny? 1, 2, 3, 4 poziom fortu jest dostępny chyba. Castle Upgrade Forts, Modern Castle i Bastion. A ja mam właściwie wszędzie pierwszy poziom tylko. Zdecydowanie trzeba nad tym popracować. Zróbmy może. Tutaj potrzebuję fort. Jak to wygląda? Te prowincje trzeba złapać. I tą też. Też nie jesteś w żadnym obszarze innego fortu. Drylands, Drylands. Nie, dobra, myślę, że ten Hotin zostawimy.
Wybudujemy forcik tutaj. Manpower. Okej. Budujemy tutaj pewnie. Złapie Dnieper. Jeszcze zobaczymy na tym obszarze. Tutaj już gdzieś muszę zbudować. Te dwie prowincje też nie mają strefy kontroli, więc w Chomielu myślę, że zbudujemy fort. Dobra, i na razie tyle. A fort w Bakał ulepszymy. Okej. W Warszawie na pewno przydałoby się też ulepszyć. I na razie powiedzmy, że wystarczy. To jest 16 milionów populacji, tak. 16 milionów ludzi. 16,5. Kultura ruteńska jest bardziej liczna niż polska, ale zobaczmy. Tutaj od początku gry powinna się robić konwersja kulturowa. Zobaczmy, na jakim jest etapie. 15% przez 200 lat. To do końca się nie doczekamy. Ale to może być dlatego zapewne, że akceptowane kultury są wolniej konwertowane. No i inna sprawa, że to jest bardzo liczna prowincja. Na przykład taki Ołm, który mam krócej długo niż Przemyśl, pewnie będzie na podobnym etapie. 17%, a mam go dużo krócej. Gdzieś tutaj w historii będzie. Stop the being. War of Poland. W 62. Nie, to i tak nie będzie przekonwertowane. No ale to kwestia kultury, także jest akceptowana. Weźmy coś, co jest nieakceptowane. Bielskaz. Podobny rozmiar jak Bila. 67%. No właśnie. Przecież Galindia jest przekonwertowana, jest bardziej zaludniona. Jak się mają Mazury? 51%. Akurat Galindia to dosyć dziwne, bo jest bardziej zaludnione niż Mazury, a szybciej przekonwertowane, a w tym samym czasie je zaneksowałem. No to jeszcze pewnie różne rzeczy, o których nie wiem, mają wpływ na to, jak szybko się zmienia kultura. Może nawet obszar na to wpływa. W lasach będzie wolniej się rozprzestrzeniać niż na polanach. Okej, merytokracja w Cieszynie. O, a tu co się dzieje? Kamin oblega Barwald. No jeżeli to mi się uda, to będę mógł zabrać tę prowincję od Kamina. A propos, czy ja mam Chemia, Moskwa, Szwecja, Biała Horda? Okej. Okay. Teraz tak, jeżeli wam wypowiem wojnę, to Bohemia dołączy, ale jeżeli bym teraz wypowiedział wojnę o Bohemii, to potem jak zaatakuje i tak dołączy, ale będę mógł zebrać prowincję i Bohemii i potem wam, a jeżeli was zaatakuje, to potem wypowiem wojnę Bohemii. O, plaga, to świetnie, to na razie nikogo nie atakujemy. Zaczęła się w Poznaniu, jak Milusio. Pomarańczowo niedawno coś budowali. Jeszcze nie budowali coś tutaj, a metropolia, jako metropolia w ogóle nasze miasta już wspierają inne miasta, nie zwróciłem uwagi. Nowy Sącz był wspierany.
Kraków może? Nie. Tu jest 3, 8, 19, czyli Nowy Sącz był wspierany przez Warszawę. 24, 8, 14. Ja mam wiedzieć, co wy wspieraliście. No, raczej tak daleko by nic nie wspierali. Dobra, trudno. Wracając. Plaga w Poznaniu. Nie przeprowadzamy kwarantanny. Ale zobaczmy, czy możemy zrobić coś innego, ciekawego. Nie, raczej już na to trochę za późno. Dobra, trudno. Plaga przejdzie i pójdzie. Mamy 16,5 miliona ludzi. Zobaczymy, jak będzie po pladze. 19 populacji w Poznaniu. A konkretniej 30,19. Zobaczymy, co się tutaj stanie. 25,13. No to dosyć odczuwalne. Nawet na populacji chłopów, która zwykle za bardzo nie cierpi. Zobaczmy, w jakim stopniu się rozprzestrzenia. Już na żółto tylko, na szczęście. Nie ciągnie dalej pomarańczowego. Technologia wojskowa. Kolejna artyleria, poproszę. Co plaga robiła w ogóle? Podziałajmy trochę misjonarzami. Było 1664. Straciliśmy 13 populacji. Chyba w samym Poznaniu. 6, 5, 11. Pewnie już tutaj też zebrała plaga swoje żniwa. I jest tuż pod Warszawą. Mamy 11 prowincji chłopów. Prowincji populacji chłopów, 33 mieszczan. Miejmy nadzieję, że w Warszawie za bardzo się nie oberwie. Albo nie obrywało się w ogóle, albo jeszcze efekt się nie pokazał. Ale jest na zielono. To jest najniższy stopień, który coś robi, bo niebieska nie robi nic. To jest tylko taka kontrolna informacja, że plaga już tu była, żeby znowu nie był atak plagi na tę prowincję. Myślę, że Warszawa nie ucierpiała, o dziwo. Kanały też mogły pomóc, chociaż nie, tam jest odpór na klęski żywiołowe, nie na plagi. To chyba rzeczywiście Warszawa nie ucierpiała. Też trochę dziwne jest. Albo ucierpiała na tyle mało, że nie wpłynęło to na te liczby, tak? Bo to mógł być spadek mniejszy niż 10 tysięcy, który byłby dopiero widoczny. A, tutaj chyba Poznań wsparł prowincję. Bo gra zlagowała i skraszowała. No to zaraz wracamy. I jestem z powrotem. No, pierwszy raz od... Znaczy po raz pierwszy z tych kraszy, które były, utraciliśmy trochę kontentu. Bo zwykle kraszy były 2 stycznia. Ale szczegóły. Także plaga już większość naszych ziem przejechała. Stąd już nie ma prawa rozprzestrzenić się dalej, więc tyle, jeżeli chodzi o plagę. 16,5 miliona zostaje 16,5. Nie, było 1663 albo 4 na początku plagi. To jest 43, czyli 200 tysięcy ludzi zmarło w pladze. Może być oczywiście trochę więcej lub mniej, bo na przykład jeżeli populacja spadła z 21 tysięcy do 19 tysięcy, populacja pokazywana spadła o 1, czyli niby o 10 tysięcy, a zmarło tylko 2 tysiące ludzi. A może też być więcej, bo może być z 19 tysięcy do 11 tysięcy, to jest więcej niż 10 tysięcy. Więc to tak plus minus 80% rozrzut. Dobra, wracamy do gry. Rzeczywiście Kulm był ulepszany przez Poznań.
Nie da się za bardzo niestety ocenić, co zostało tam wybudowane. Podejrzewam, że Merchant Guild, bo to raczej nie miałoby prawa tam być wcześniej. Normowy manpower zawsze spoko. Flaga na wschodzie też trochę się pojawiła. To dosyć dziwnie. A chyba z Ksati Tarksanu przyszła, bo to centrum handlu. I tutaj się rozprzestrzeniła. A tutaj spotkała góry i zmarła plaga. To wygląda tak naturalnie, nie? To ma sens, że plaga by się tutaj zatrzymała. Oczywiście tutaj więcej robi to, że są po prostu mało zaludnione tereny, ale jak się tak na to patrzy... Ale nie rozprzestrzeniła się ta plaga za bardzo. Nie dotarła nawet do Europy Zachodniej w pełni. No ale to już jest... XVII wiek, plagi są dużo słabsze niż na początku. Znowu lag, nic nie klikam. Okej, dobra. Gramy dalej. Economic idea, bonusik do produkcji, okej. Przy okazji zobaczmy, jak tam nasze bonusiki za produkcję. Ciągle Ample Jewelry, to jest chyba drugi poziom. Na szybko poszukam może tego bonusu, co to tam robiło. Mam tutaj oko cały czas na grę, więc... Prestiż. Oj, trochę przejechałem. Urban Production. O, plaga się pojawiła w cetatej albie na niebiesko. Straszne. Nie to, wyszedłem w złą zakładkę w Wikipedii. Może w Trade Woodsach. Urban jest. O, ja mam Ample, to jest drugi poziom. Od 5 do 10 produkowanych dóbr na 100 populacji, czyli na milion. Czyli na 16 milionów muszę mieć powyżej 10, żeby wskoczyć na trzeci poziom. Czyli na każdy milion 10, 160 ponad, więc powiedzmy 160. Znaczy mam tam 1650, więc 165 i trochę ponad to, więc 165 produkcji łącznie biżuterii musiałbym mieć. Wracając, biżuteria. Na pierwszym poziomie plus 5% bonusu do podatku. Na drugim to, co mamy teraz, plus 10% do podatku, plus 0,15% Legitimacy lub Republican Tradition. Tradition. Na trzecim będzie plus 15% podatku, 0,3% Legitimacy i 0,05% redukcji inflacji. Na czwartym 20% podatku, 0,5 legitimacy, 0,07 inflacji. I na piątym poziomie ostatnim plus 30% podatku, 0,75 legitimacy, 0,1 redukcji inflacji. I to jest to, do czego dążę. Nie
Jest to gdzieś tutaj, tak. No, a do ostatniego poziomu potrzeba 25 na 100 populacji. Czyli 250, około 400 musiałbym produkować biżuterii w państwie. Teraz tak, mamy w Warszawie 32, w Poznaniu 21, to jest 53, w Krakowie 21, tyle samo co w Poznaniu? 53. Nie, trochę mniej. Ale tak czy siak, idąc dalej, to jest 74. Chyba więcej biżuterii na razie nigdzie nie mam. A nie we Lwowie jeszcze. 21 znowu to jest 74 plus 21. 95. Żeby utrzymać się pomiędzy 5 a 10, muszę mieć... Ojej, czy matematyka tak trudno... Pomiędzy 165 a 80. Czyli jestem tak naprawdę nie wysoko jeszcze ponad tym drugim poziomem, a ja już chcę mieć trzeci, albo czwarty, albo piąty najlepiej. Tak czy siak musiałbym czterokrotnie zwiększyć produkcję, co najmniej. Żeby załapać się na najwyższy poziom. Dobra, wszystko w swoim czasie. Gdzieś coś miałem budować. Ulepszać produkcję we Lwowie, czy już to zrobiłem? To zrobiłem. Dobra, to jeszcze Sambię chciałem konwertować powoli na... Na miasto. Ale Gdańsk też. I tutaj chyba miałem ostatnio budować, tak. Dobra, zobaczymy, czy miasta inne, które chcę rozbudować, mają... Uniwerki. Kijów nie ma, ale musi mieć jeszcze bardziej rozbudowę. Town Hall, ok, a Wilno? Wilno może mieć. Kijowie, czy nas nadal stać na Town Hall? Wolę na razie nie, żeby zostawić w zapasie trochę więcej hajsu. A co robi niezaakceptowana kultura? Zwiększony adres, zmniejszona siła misjonarza. I tutaj też chcemy claima. Czy w Hordzie mogę zrobić claima? Nie, 44? 44? A bo tutaj mam jednego. To sobie wymusimy. OK, i zrobimy claima na Kursk. Drogi też by się przydały. Lepszmy ją w stolicę oczywiście od razu. No chyba i tak jestem w plecy. Odblokowaliśmy Highway Network przed chwilą. Więc tak,
w stolicy sobie ulepszymy manpowerem na początek. I urban wealthem. Ok. Świetnie. Pokój z Wolgastem się zakończył. Właśnie było jeszcze kogoś innego chyba. Nie, Wolgastu. Ale teraz na pewno nie oddadzą mi tej ziemi. Mamy ciągle claim na Lubusz. Jakbym powiększył trochę armię jeszcze, to by mogli oddać. Świetnie. To sobie trochę na globalizację handlu poczekamy. Merytokracja już się ładnie rozwinęła w Europie. Ale jeszcze chyba nie mają nawet bankowości w Chinach, więc... Nie, już przyjęli. Ale renesans jeszcze daleko, daleko. Nie, chyba szybciej się pojawił. Prawym mingiem. Tak samo pisania nie mają. No, poszczęściło im się z handlem. Manufaktury przejdą migiem cały świat. No, dajcie mi już to w końcu. 54%. Kraina memów. Wymylam. O właśnie, tak, teraz... Tak się dziwię, wszędzie są jakieś bonusy do handlu? Nie. W tym patchu najnowszym do Mayon Taxes są modyfikatory za populację mieszczan poniżej 10 tysięcy. Jak widać, to jest za 2 tysiące, jest za 3 tysiące, za 1000 i tak dalej. Trochę to mylące. Na przykład to jest wszędzie. Nie, tylko to jest chyba oznaczone tym tą ikonką. O, tu mają 9000. Idę, a to jeszcze nie to, co ja chciałem. Ale prędzej czy później pewnie znowu się zadłużę. Lepiej być na to przygotowanym. Poproszę claima na Kursk. I zakoruję może zanim za bardzo rozbuduję, bo wzrośnie koszt korowania im więcej populacji przecież. Też chyba to jest skapowane na 30. Też 37.
Też 37 weight. To na pewno dobre koszty pokazuje. No tak. Inflation 15? Czyżby oni skapowali na 15 zamiast 30? Wcześniej chyba tego nie było. Uwagi. Klejmy zmniejszają koszty chorowania o 25%. To samo było 10%. Nie wiem, czy to jest patchu 2.02 gdzieś się pojawiło, czy... O, stabilność trzeci poziom, okej. Okay. Zdaje się. Centralizacja sobie będzie trochę wzrastać. Umrzyj. Zobaczymy, czy mamy jakiegoś taniego teologa. A znowu Master of Mint. Stargard mogę zakorować, minus 1,5, tylko to nie. Mongol Separatists. Odpalam się za 14 lat, raczej nie muszę się martwić. A gdzieś jest wysoki adres Matracha? Tutaj. Tutaj nawet nie ma portu handlowego pierwszego poziomu. Okropna komunikacja. O 5-6, taka ładna liczba. Bezpośrednio z Warszawy idzie tutaj. Tak to jest liczone. Z jakiegoś powodu. Dobra, zainwestujemy najpierw w Commune Hall. Polish Particularis. 15% odpowiedzi się za 10 lat jakoś. Dobra, raczej zdążymy. Tymczasem czas zakończyć ten odcinek. Kolejne 10 lat minęło. No cóż, w tym odcinku może nie było zbyt ciekawie pod względem ekspansji, bitew i tak dalej, ale czuć, że mogę się skupić na ulepszaniu państwa za moje własne pieniądze. Już jest na tyle rozwinięty, że zarabiam wystarczająco dużo, żeby samemu się rozwijać. I lubię to. Bardzo to lubię. Więc tak. Teraz bardziej zbliżamy się do kształtu taki, jaki chciałbym, żeby państwo miało. Wiadomo, te ziemie też, tylko odznaczyłem je, żeby się Węgry nie wkurzały. No. Może wojna ze Szwecją, Moskwą, coś porobimy na wschodzie bardziej, tak? Albo na północy w następnym odcinku. No, także dzięki tym, którzy oglądali, jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę i do następnego razu. Siemanko.